Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to omówienie aktualizacji. Aktualizacji, która weszła tak naprawdę, jak oglądacie ten film, to już powinniście ją mieć. Generalnie zmian za wiele nie ma, takich czysto w rozgrywce, bardziej są to jakieś poprawki, jakieś tam delikatne zmiany i tak dalej. Stąd też nie będę wam tego pokazywał w grze, chociaż właśnie jak to nagrywam, to już mi się kończy pobierać wersja Steamowa, więc już tak jak mówię, no generalnie ta aktualizacja, powinniście ją mieć w grze. No ale za wiele tutaj nowości nie ma, no raczej Shakes jest... słynie powiedzmy z tego, że takie większe aktualizacje daje na okazję pokroju tam Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny gry i tak dalej, a w pozostały czas jakby to są takie aktualizacje właśnie głównie poprawiające tam jakieś wydajność, jakieś pierdółki, ale jest też całkiem spoko, więc tak, nowe funkcje, zacznijmy od tego, opis już jest na polskim forum, jeżeli ktoś sobie chce sam prześledzić. Lochy, 9 nowych youtuberów dodanych do lochu Karuzela z idolami, czyli to, co mówiłem we wczorajszym odcinku. Ja tam generalnie we wczorajszym odcinku pokazywałem nawet jacy to będą wrogowie, że tam będzie między innymi Mandzio, będzie Naruciak, będzie Zebo, więc kto tego wczorajszego odcinka nie oglądał, to sobie może wejść. Tam na początku właśnie poświęcam kilka minut na aktualizację. Więc dokładnie, to co wczoraj mówiłem, sprawdza się. 10 nowych youtuberów będzie właśnie w lochu, czyli teraz zamiast 10 mamy 20. Pokazałbym wam to, no ale oczywiście Berserk dopiero tam jest na 4, na 20, na czwartym poziomie, więc no jeszcze troszkę nam zajmie, zanim tam dalej dojdziemy, więc musicie śledzić filmiki. Kolejna sprawa dosyć fajna, dzienny kalendarz, można go wyświetlić w dowolnym momencie klikając dwukrotnie przycisk doktora Abawuwu lub klikając odpowiedni symbol w aplikacji mobilnej. Spoko, bo dużo osób się domagało tego kalendarza, żeby można go było sobie wyświetlić w dowolnym momencie, żeby można go sobie było sprawdzić. Ja też nieraz było coś takiego, że on mi jakby bardzo szybko znikał, że sobie nawet nie ogarnąłem, który dzień czy tam, no który dzień to ogarnąłem, ale jakichś tam innych nagród, co będę miał na przykład jutro i tak dalej, więc teraz go można sobie wyświetlić, dużo osób się tego domagało. Czy dwukrotne kliknięcie Abawuwu to dobry pomysł? Nie wiem. Ja bym go tam gdzieś w karczmie wsadził jako jakiś taki powiedzmy mały kwadracik gdziekolwiek i tam klikać, no ale tak czy siak jest to spoko. Nowa grafika dla ogólnych wydarzeń typu wszystko w jednym, no to będzie można na nowym serwerze sobie ją obczaić, bo nie wiem jak wygląda. Karczma, aplikacja, to coś tam z trybem portretowym, nowe przyciski menu wyświetlane podczas warty. To tam dla aplikacji na telefony, ja na telefonie rzadko gram. Kolejne, Wiedźma, 10 owoców wyświetlanych teraz w pakiecie razy 10. Chodzi po prostu o to, że jakby teraz nie było widać, że zrobienie eliksiru Wiedźmy kosztuje 10 owoców, a teraz już będziecie mieli napisane razy 10, żeby tam nikogo to nie zmyliło. I druga sprawa, ilość każdego owocu poniżej 10 jest teraz wyświetlana jako półprzezroczysta. Czyli jeżeli nie macie jakiegoś tam owoca wystarczająco, żeby zrobić miksturkę, to nie będzie to jakby po prostu on będzie taki, tak jak tu jest napisane, półprzezroczysty, że nie będzie go można przeciągnąć na wiedźmę i tak dalej, żebyście o tym wiedzieli. No i tak naprawdę z nowych funkcji to tyle, więc tak jak mówię, no nie ma co tego w grze zbytnio pokazywać, bo nie ma czego. Kolejne zmiany. To tak na szybko, usunięte logo urodzinowe, czwarty balans run, zarządca areny, i z tego co już czytałem jakieś tam pierwsze opinie, jakby są zboostowane te runy, czyli że idą szybciej, ale to wiadomo, no tam troszeczkę trzeba pozdobywać, żeby jakby na pewno się dowiedzieć, czy właśnie to pójdzie do przodu, czy jakby później jakoś tam nagle zwolni, więc trzeba to potestować. Nagroda środowiskowa jest teraz ograniczona do 10 milionów, czyli za jedno przedłużenie Gryfosmoka możemy teraz maksymalnie 10 milionów dostać, ale to chyba na bardzo wysokim levelu. Pupile, możesz teraz kliknąć Enter po walce PvP lub w środowisku, aby rozpocząć następną walkę. Spoko, ja tam zawsze myszki używam. Twierdza, łupy z ataków na twierdzę odświeżają się teraz co 2 sekundy. Co 5 sekund, jeśli okno pozostaje aktywne, bez dalszych kliknięć przez ponad 15 sekund. Spoko, no to tam jakaś pierdółka powiedzmy. Twierdza, przycisk trenu jednostki jest teraz nieaktywny, jeśli nie masz wystarczającej ilości zasobów, spoko. Podziemie, przerobiona kopalnia złota i zwiększona pojemność niektórych poziomów ulepszeń. Właśnie to chodzi o to, że tam na jakichś poziomach ta kopalnia złota będzie jakby więcej tego złota mogła pomieścić, coś w tym stylu, no to też jakaś, mówię, pierdółka. No i tutaj poprawek jest dosyć sporo, ale takie najciekawsze to podziemie, teraz przycisk zwap bohatera staje się nieaktywny po 5 atakach, a wcześniej było tak, że jeszcze można go było kliknąć
się dopiero wyświetlał komunikat, że już nie masz ataków. Kolejna sprawa, gildia. Portal gildii już nie znika, co bardzo irytowało. Wreszcie, po tak naprawdę dwóch aktualizacjach, bo już to bardzo dawno temu zgłaszałem, wreszcie to naprawili. I jeszcze jedna fajna sprawa z tych poprawek, walki naprawiono, asynchroniczne animacje walki. Czyli podczas tam jakichś walk pupili, podczas jakichś tam walk gildyjnych, bitw gildyjnych, właśnie to było tak, że po prostu te walki się rozjeżdżały, tutaj się niby bili, a mimo wszystko tych obrażeń nie dostawali, bo to były ataki jakby poprzednich, czy to pupili, czy graczy, więc generalnie no słabo się to oglądało, jak tak się szybko przeskipowało do jakiegoś tam gracza konkretnego. A teraz podobno ma to działać. Także no, mam nadzieję, że faktycznie będzie to działało. I kolejna sprawa, jakie tam te poprawki. Dodano brakujące wpisy do wyszukiwarki gildii, naprawiono błąd podczas dodawania zbyt wielu miejsc na graczy, portal gildii już nie znika, to powiedziałem, menu kontekstowe i wyskakujące oraz wybrani gracze nie znikają już po kilku sekundach. To nie wiem w sumie o co chodzi. No ale spoko, niech będzie. Sala chwały. Zaproszeni gracze nie wliczają się już do liczby członków gildii. To okej. Zawsze to w sumie myliło, że ktoś tam ma 50, a zjeżdżasz na sam dół, a na przykład jest powiedzmy 10 zaproszonych. Logowanie. Logowanie jako gość przez naciśnięcie klawisza Enter działa teraz poprawnie. Tu o tych walkach no to mówiłem. Grzybiarz. Dodano brakujący komunikat o błędzie podczas wprowadzania kodów z kuponów. I jeszcze drugi grzybiarz. Dodano brakujący tekst potwierdzający po wprowadzeniu kodu. No to chodzi o te kupony, coś tam. Postać. Naprawiono błąd z tekstami zastępczymi podczas korzystania z menu kontekstowego prawego przycisku myszy. Okej, to wiem o co chodzi, ale to nie wiem, czy to jest tam w określonych językach chyba to występowało, z tego co się orientuję. Hazardzista. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał obstawianie większej ilości złota niż określona. I właśnie jeszcze jeżeli chodzi o te gry w kości, bo to chodzi o zwykłego hazardzista, a jeżeli chodzi o gry w kości, to jest jeszcze jeden błąd irytujący. Często się dzieje tak, że gdy już wykorzystamy te 10 rzutów, to tak samo jak właśnie tutaj z tym podziemiem, z tym zwap bohatera, też jeszcze jakby ten przycisk do grania jest aktywny i dopiero gdy go klikniemy, no to pisze, że już na dzisiaj wyczerpaliśmy limit. To jeszcze by mogli poprawić, no ale to taka wiadomo, pierdółka. Dobra, to już mamy. Zbrojownia. Naprawiono obliczanie obrażeń od poszczególnych elementów oraz odporności. Spoko, to jestem w sumie ciekaw, czy łączna odporność się jakby, czy łączna odporność się zmniejszy do 25%, czy faktycznie jest to 75%, ale raczej jest 75%, to w sumie sobie zaraz sprawdzę. Pupile, naprawiono błąd po aktywacji gniazda, urodzinowego zwierzaka, czyli tego 17 w wodzie, nie można już znaleźć podczas zwykłego wydarzenia wszystko w jednym, czyli to co było tam ostatnio na 4 razy evencie, że osoby, które go sobie nie znalazły w urodziny, to mogły go i tak zdobyć, to już wam powiedziałem. Do kopalni złota można ponownie uzyskać dostęp mając 10 miliardów złota. W sumie nie wiem o co chodzi, tutaj też nieraz jest to na ten polski tak średnio przetłumaczone, albo ja też muszę parę razy przeczytać, żeby zrozumieć. Można ponownie uzyskać dostęp mając 10 miliardów złota. Nie kumam, możecie mi napisać, no ale to jakaś pierdółka, wiadomo, no te poprawki to są generalnie pierdółki. Sala tortur pokazuje prawidłowy bonus przed i po pierwszym ataku. Spoko, teraz możesz ponownie zwabić bohaterów za pomocą samego strażnika. Podziemie, poprawiono listę wojowników biorących udział w walce. Okej, czyli tam jakiś też błąd był z tymi walkami, ale okej, to by było tak naprawdę na tyle. Tyle z tych nowości, no tak jak wspomniałem, nie są one zbyt jakieś tam nie wiadomo jakie, jak istotne powiedzmy, nie zmieniają bardzo rozgrywki i tak dalej, ale pewne błędy jak na przykład ten portal gildii, jak te walki asynchroniczne, mam nadzieję, że to faktycznie będzie działać, ten kalendarzyk, który można sobie samemu wyświetlić, to jest na pewno spoko, plus 10 nowych youtuberów, to na pewno dla graczy, bo ten lok jest dosyć ciężki, nie oszukujmy się, ale na pewno dla graczy czy takich, wiecie, na około tam powiedzmy, no tak naprawdę około 500 poziomie, na pewno to jest spoko, bo zawsze tam kilka lochów do przeklikania nowych. Dobra, to by było na tyle z omówienia, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu lub opisie, zostawiajcie subskrypcję z dzwonem, bo już no naprawdę malutko brakuje do tych 6000, mam nadzieję, że w końcu nam się uda dobić. Zostawcie, tak jak mówię, lajka, komentarz i tyle. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!